zaawansowanym zagadnieniem jest budowanie strategii promocji gminy, regionu czy miasta. Kluczowy jest dobór odpowiednich narzędzi. Samorządy mają do dyspozycji całą paletę możliwości promocji swoich gmin czy regionów. Jednak wiele z nich postrzeganych jest jako typowe, a co za tym idzie, mniej atrakcyjne. Jednymi z najważniejszych adresatów promocji miejsca są mieszkańcy danej gminy. Jeżeli nie identyfikują się oni z miejscem, to nawet najlepiej prowadzona promocja na zewnątrz będzie nieskuteczna. Dlatego duża część działań promocyjnych powinna być skierowana do wewnątrz, aby mieszkańcy poczuli się za dane miejsce odpowiedzialni. Mieszkaniec czujący więź z miejscem zamieszkania jest doskonałym i bardzo ważnym elementem promocyjnym. Dla władz samorządowych wszelkiego typu, wszelkiego szczebla bardzo istotny jest kontakt z mieszkańcami. Bardzo często mówi się o tym, że powinno się promować swój region. Natomiast zapomina się o mieszkańcach. Niesłychanie istotne jest to, żeby władza tak zwana, czyli administracja, miała dobry kanał dotarcia do mieszkańców i informowała o tym, co robi. Chcemy Państwu przedstawić zupełnie nowe narzędzie promocji gminy. To telewizja regionalna, wyświetlana na ogólnodostępnych ekranach w instytucjach publicznych, a także w bankach. Posiadając sieć nośników we własnej placówce, jesteśmy w stanie osiągnąć wiele korzyści. Z jednej strony docieramy do klienta, który pod wpływem przekazu zobaczonego na ekranie jest w stanie podjąć decyzję o wyborze danej usługi czy produktu. Z drugiej strony możemy wykorzystać nośnik do kontaktu z potencjalnym konsumentem, udostępniając ten czas reklamodawcom, klientom trzecim, co pozwoli sfinansować inwestycje. Jest to doskonałe narzędzie informacji i komunikacji z mieszkańcami. Relacje z imprez, wiadomości dotyczące lokalnej społeczności, informacje o funduszach unijnych i realizowaniu budżetów, reklamy – to wszystko może znaleźć się w ramówce telewizji regionalnej. Ekrany telewizji biznesowej funkcjonują już z powodzeniem w placówkach Deutsche Banku oraz w Banku Spółdzielczym w Głownie, a za chwilę pojawią się w kolejnych. Zintegrowane działania różnych firm i instytucji mogą pomóc w budowaniu obopólnego wizerunku. Ponieważ ekrany znajdują się w miejscach, gdzie nie ma innych bodźców medialnych, przekaz telewizji regionalnej bardzo skutecznie dociera do odbiorców. Należy pomyśleć o tym, że to jest świetny kanał docierania z wszelkiego typu informacjami bieżącymi. To jest świetny kanał docierania do mieszkańców z inicjatywami dotyczącymi działań promocyjnych, ekonomicznych. Takie elektroniczne ekrany są bardzo dobrym sposobem docierania, dlatego że one, nie zapominajmy, dają możliwość wykorzystywania i dźwięku, i obrazu. Telewizja regionalna to telewizja w pigułce. Rozwiązanie kompleksowe od projektu poprzez infrastrukturę aż do realizacji materiałów. To profesjonalna realizacja telewizyjna, prosta w obsłudze. Zarządzanie treścią, układanie ramówki i emisja materiałów może być sterowana centralnie z naszego studia lub lokalnie po przeszkoleniu wskazanych przez Państwa osób. Dysponujemy również profesjonalnymi ekipami filmowymi. Dzięki czemu relacje z imprez, felietony, wywiady i reportaże na najwyższym poziomie są w Państwa zasięgu. Firma Delort jest w 100% przygotowana do produkcji i realizacji materiałów i programów telewizyjnych. Nasze doświadczenie, sprzęt, wiedza gwarantują, że te programy są atrakcyjne i przykuwają uwagę widza. Klienci oczywiście też bardzo są zadowoleni z tych produkcji i z naszych usług. Tak samo się dzieje w przypadku współpracy z telewizjami regionalnymi i współtworzeniem telewizji regionalnych, gdzie właśnie ten profesjonalizm i to doświadczenie jest najważniejsze. Dzięki temu gwarantuje najwyższą jakość usług. Główny wysiłek władz samorządowych w kwestii wizerunku powinien dotyczyć miejsca jako całości. Zastosowanie telewizji regionalnej unifikuje gminę w oczach mieszkańców i przyjezdnych, a wizerunek staje się spójny i nowoczesny. Z pewnością daje to do myślenia, gdzie my mamy dojść, jakimi instrumentami, narzędziami mamy pracować w przyszłości.
nagle to się nie stanie, ale ja mam taką świadomość, że to jest przyszłość niezbyt daleka, inaczej się nie da pracować. Tak się ten świat rozwija.